Dziś na powszedni lew dostarcza chleb. To jednak 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy ten problem rozwiązało. Oczywiście starania koalicji 13 grudnia trwają i być może im się uda to z powrotem zniszczyć. Ale może sobie obronić. No to już zależy od państwa. Bo teraz jest tak, że przez ostatnie 20 lat szkoły udawały, że czegoś uczą. Teraz przestały udawać. Już nie można się oszukiwać, że czegoś uczą. Teraz to jest tak, że jeżeli któreś dziecko nie będzie znać historii, literatury, geografii, biologii, fizyki czy chemii, to będzie wina każdego z was. Jeżeli ktoś nie jest w stanie dziecko nauczyć chemii, czy biologii, czy historii, to ma znaleźć kogoś, kto to zrobi. I nie ma, że nie wiem, zapomniałem, nie wiedziałem, bo oni teraz nawet przestali udawać przez rozbiory, to taka miękka nazwa rusko-niemieckiej okupacji, przez 123 lata udało się przenieść i historię, i naukę. Wtedy właśnie powstała przecież Polska Szkoła Matematyczna. I teraz, jeżeli tego nie zrobicie, to będzie wasza wina. Każdego z was. Pana, pani i pani tam w okularach. Moja też. I miejcie tego świadomość. Pamiętajcie, że macie chrześniaków. Ich też macie edukować. Oprócz 20 paru lat dwie nas epoki córko dzielą. Ja w PRL-u rad nie raz rosłem karmiony mortadelą. Ty nie znasz pustych półek w sklepie, lecz też się żywisz nie najlepiej. Ja wiem, niełatwo wierzyć jest, że przed kilkudziesięciu laty nauczycieli zjadał stres, kiedy padało słowo Katynie. Choć dziś w niejednej polskiej szkole w Elfrowie drżą na hasło Smoleńsk. Każdy z nas wiedział, gdzie jest wróg w sferze kultury i języka. Kazano nam się uczyć bukw. Ty musisz po angielsku spikać, lecz tym się, Magda, nie deprymuj. Oto zupełnie inny przymus. Komunizm potęgował złość u ludzi, których wcześniej mamił. A gdy tłum krzyczał władzy dość, to krew płynęła ulicami. Dzisiaj w kulawej demokracji nie ma tak krwawych demonstracji. Patrz, jak sumienia brudne żre, czarna zaraza targowicy. Patrz, jak kanalie płaszą się do tej lub tamtej zagranicy. Ci spod judaszowego znaku to jest najgorszy sort Polaków. Nie wszystkim podarował los domowe mądre wychowanie. Czterej pancerni i Hans Kloss zamącić w głowach byli w stanie. Lecz ty od Boga masz tarcenny, pradziadek twój był cichociemny. Zmienia się pospolita rzecz i nie brakuje wyzwań nowych. Dziś trzeba mężne serce mieć, żeby uczciwym być księgowym.
W szkole, w sporze ze złem, obiecaj to mi, nigdy nie pójdziesz na kompromis. Pamiętaj, by nie wstydzić się prawdziwej katolickiej wiary, choćby prawili głupcy, że to jest zabobon ludzi starych. Wrogom Polski bądź zawsze przeciw i tak wychowaj swoich dzieci. Wrogom Polski bądź zawsze przeciw i tak wychowaj swoje dzieci.